Polskiej Straży Żołnierzy Wsparcia. Cześć Kielce! Działający migrowo, to jest to, co się w radiu właśnie przydaje. Słuchajcie, ja was budzę od 6 do 10. Nie tylko ja zresztą, bo i Aneta także, i Agnieszka, i Piotr Gorkowski. Budzimy was od 6 do 10. W tym czasie możecie usłyszeć, to znaczy o 6 to różne rzeczy możecie usłyszeć, bo wtedy się sami budzimy. Ale generalnie mówimy o pogodzie, mówimy o korkach w mieście. Kwadrans po godzinie 8 jest poranny konkurs, czyli przedszkolaki szukają draki, jedna z najprzyjemniejszych części ramówki. A od 9 do 10 SMS-owy koncert życzeń. Wy wysyłacie życzenia, które mamy przyjemność czytać właśnie od 9 do 10. Jutro zresztą tak samo. Od 6 do 10 będziecie mogli mnie słyszeć. Dzięki za półtora roku z Radio Fama, dzięki za półtora roku z wami, drodzy słuchacze. To ten dźwięk słyszycie zawsze przy, mam nadzieję, waszych ulubionych przedszkolakach. O tym też jeszcze za chwilę wam opowiemy. Rozumiem, że to ty jutro wstajesz na 6. Jutro wstaję o 6. O, udało się. Mogę się trochę spuścić. Świetnie, zostanę tu chwilę dłużej później w takim razie. Z tą wspaniałą publicznością. Krzysztof Kubacki. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Osobistości związane z regionem świętokrzyskim oraz naszą rozgłosią zagościły na Kieleckiej Kadzielni. Mieszkańcy świętokrzyskiego najlepszą publicznością. Dziś urodzinowy koncert Radia Fama. Informacje Radia Fama. Ale Tarnir i Dariusz Żołądek. I właśnie w ten sposób od poniedziałku do piątku rozpoczynamy nasze serwisy lokalne. O tym, co najważniejsze i najbardziej aktualne w naszym regionie, informujemy was na bieżąco. Naszą pracę rozpoczynamy wcześniej rano od przeglądu lokalnej prasy oraz poczty mailowej. Selekcjonujemy informacje, wybierając te najistotniejsze i przyporządkowujemy je do poszczególnych serwisów, oczywiście pobijając przy tym gorącą kawę. Chociaż na antenie brzmimy bardzo poważnie, bo tego wymaga nasza praca, to działa informacji często bywa wesoło. No nie żart. A to za sprawą naszej ekipy, która jest niepowtarzalna, zawsze pomocna, gotowa do pracy i najlepiej poinformowana. To już wszystkie informacje lokalne w skrócie. Na szczegóły zapraszam już jutro od 7.45. Bardzo dziękujemy wam za przybycie i życzymy udanej zabawy. Najwyższe szpilki w naszej redakcji, czyli Aneta Gil. I zawsze spóźnione oraz nieustannie głodny Dariusz Żołądek. Wiesz, że wiesz na pewno. Cześć Kadzielna, witam serdecznie. Kochani, Radio Fama staramy się za was wybrać muzykę lekką, łatwą i przyjemną, a w programie niesłychanie w ogóle nagrane, jak sama nazwa wskazuje, kładziemy nacisk na dobrą muzykę, pogodną, żeby umiliło wam czas pracy, a oprócz tego oczywiście przekazujemy wam najważniejsze informacje z regionu, kraju, czy też ze świata. I w tym programie też pojawiają się programy sponsorowane, chociażby Mola i Uroda, do której jeszcze dojdziemy, magazyny edukacyjne, w każdym środę kwadrans po 12 z kolei magazyn Nasze Kielce, a w czwartki bieżące komentarze polityczne. Piotrze, no ale tak naprawdę, oprócz tego wszystkiego, co mówisz, to przychodzisz zwykle bardzo wcześnie rano do pracy i bardzo późno wychodzisz, no bo układasz playlisty na każdy dzień. Jaka to droga? Co się musi wydarzyć? Jaką drogę musi przejść piosenka, żeby mogła trafić na naszą antenę? No, średnio raz w tygodniu pojawiają się nowości singlowe w wytwórniach. Oczywiście najpierw trzeba je pobrać, później odsłuchać, wykonać selekcji, odpowiednio utwór zedytować, opisać i przesłać na emisję. Oczywiście później trafia taki utwór na playlistę. No i oczywiście muzyka do usłyszenia na antenie Radia Fama. No i tak oto te wszystkie przeboje, mniejsze i większe, trafiają na naszą antenę. Wylansowaliśmy, moi drodzy, z czego się bardzo szczycimy. Wiele przebojów, które to u nas właśnie wystartowały i potem stały się wielkimi hitami. Piotr Gładkowski, dyrektor muzyczny Radia Fama. Bardzo się dobrze, miłego wieczoru. Pozdrawiam. Dziękuję. Monika Bela, Aga Komorniczak. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Codziennie od poniedziałku do piątku, między 14 a 18, gramy dla was w dobrym tonie. W dobrym tonie to między innymi wyczekiwana przez wiele osób SMS-owa giełda pracy, a także bardzo lubiane piosenki na życzenie. Jeśli chodzi o giełdę pracy, to audycja, która kierowana jest do osób, które pracy szukają albo które pracy mogą komuś zaoferować. No i tak, drodzy słuchacze, oczywiście kontakt w tej sprawie niezmienny, 73 601, hasło praca na początku, potem treść ogłoszenia, 3 zł i 69 groszy to koszt takiej jednej wiadomości, ale każdy SMS czytany jest 2 razy w czasie naszej audycji. No i oczywiście wszystkie ogłoszenia trafiają na naszą stronę internetową www.radiofama.pl. Zachęcamy, byście
Słuchajcie, mamy to wam zagramy. To z kolei program, w którym spełniamy wasze muzyczne marzenia, realizujemy wasze muzyczne prośby. Wy wysyłacie SMS-ki, a my gramy specjalnie dla was. A właśnie.